Cześć! Jakiś czas temu zrobiłyśmy sobie film o jednej marce kosmetycznej, wtedy wzięłyśmy pod lupę Basic Lab i krok po kroku omówiłam wszystkie produkty, no i pokazałam, dlaczego akurat z Basic Lab nic nie odnalazłam dla siebie, co mi tam się nie podoba w tych kosmetykach, w tych składach, no i tak, było to takie zapoznanie moje, was z tą firmą i co ja o tym właśnie sądzę, dlaczego u mnie nic z Basic Labu się nie pojawia na kanale. Film ten został mało ciepło przyjęty, że to tak nazwę bardzo delikatnie. Natomiast wciąż dostaję właśnie jakieś pytania odnośnie firm kosmetycznych. Z jednej strony głupio 10 tysięcy razy odpowiadać na to samo pytanie, czy na przykład ta firma nie ma dla mnie akceptowalnych składów, albo w tej firmie akceptowalne dla mnie jest to, to, to i to, a to, to, to i nie. I ciężko jest to w ogóle spamiętać, w której firmie co konkretnie mi odpowiada, co nie, bo w tym momencie jest na rynku tak dużo firm, które mają tak różne składy i nigdy nie patrzę na jedną firmę i nie mówię tak, że o, to jest firma taka, więc u niej na pewno nic nie znajdę. Nie. Zarówno wśród firm, które mają naturalne kosmetyki, mogę znaleźć takie kwiatki, które mi nie odpowiadają, a wśród konwencjonalnych marek mogę znaleźć coś, co jak najbardziej spełnia moje oczekiwania pod względem składów i mogłabym to wypróbować. Natomiast tego typu kosmetyków, które w mojej opinii mają ładne składy, jest tak taki ogrom, że ja po prostu nie jestem w stanie wszystko wypróbować, a tym bardziej wszystko spamiętać. Stąd pomyślałam, że kolejną firmą, którą weźmiemy na tapetę, będzie Sensum Mare, ponieważ bardzo często dostaję pytania odnośnie tej właśnie firmy. Chciałabym tutaj po raz kolejny podkreślić, że przejrzymy sobie składy i ja wam po prostu powiem, co ja sądzę, ale to jest tylko i wyłącznie moja indywidualna, prywatna kwestia, co ja chciałabym wypróbować, co nie. Każdy może patrzeć na te składniki aktywne w inny sposób. Uważam, że jeżeli chodzi o pielęgnację grunt, to obserwować swoją skórę i dopierać te kosmetyki tak, według tego, co skóra potrzebuje. No i takim ułatwieniem, jeżeli chodzi o sprawdzanie i szukanie, co się na skórze sprawdza, co niekoniecznie, jest właśnie analizowanie składów INCI. Ja już konkretnie wiem, co na przykład mojej skórze służy, co niekoniecznie. Na podstawie tego obrałam sobie jakąś tam definicję i sposób, w jaki wybieram kosmetyki i wam polecam. Uważam, że jest to sposób, który jest sensowny. Cały czas na ten temat wam wszystko opowiadam i mówię. Więc jeżeli tylko patrzycie na składy w taki sam sposób lub podobny jak ja, to myślę, że możemy mieć podobne spostrzeżenia. Ale oczywiście nie jest to tak, że to, co ja mówię, to jest alfa, omega, klamka zapadła, amen w pacierzu. Absolutnie nie. Nawet jeżeli tutaj pod względem składu jakiś kosmetyk nie będzie mi odpowiadał, to nie znaczy, że on się nie może u kogoś spisać. Absolutnie nie. To są wszystko kwestie bardzo, bardzo indywidualne. A ja też jestem bardzo kapryśna, jeżeli chodzi o składy i jeżeli coś tam widzę, że mi nie odpowiada, osobiście uważam, po co mam to testować, skoro jest mnóstwo innych kosmetyków, nawet wśród oferty tej samej firmy, które akurat wypróbować bym mogła. A ponieważ Sensum Mare ma całkiem taką skondensowaną, niewielką tą ofertę, to tak akurat na jeden odcinek zacznijmy, przejrzyjmy, co tutaj jest. I pierwszy kosmetyk, jaki tutaj mam, to jest delikatny peeling, maska enzymatyczna Algo Pure. I zobaczcie, już tutaj na trzecim miejscu w składzie mamy glikol pentylenowy. Jest to substancja, która może naruszać barierę hydrolipidową, no i przez to na przykład na mojej cerze, która jest naczynkowa, nasilać te zaczerwienienia, ale też, jeżeli jestem posiadaczką skóry normalnej, kto wie, naruszenie bariery hydrolipidowej mogłoby spowodować, że skóra będzie się bronić, będzie wytwarzać dwa razy więcej sebum niż powinna i w efekcie ze skóry normalnej mogłabym sobie zrobić skórę tłustą, a wtedy już bardzo łatwo o jakieś niedoskonałości i zapychanie skóry po prostu przez ten nadmiar sebum. Obawiam się, że ja właśnie kiedyś tak sobie skórę spieprzyłam właśnie przez to, że stosowałam zbyt mocne kosmetyki myjące, nie zwracałam właśnie uwagi na składy, bo jeszcze wtedy czytać ich nie umiałam, nie zwracałam uwagi na to, co może naruszać barierę hydrolipidową. Byłam wtedy posiadaczką skóry tłustej, trądzikowej, jednocześnie również naczynkowej. W tym momencie no, pozostała mi tylko i wyłącznie ta cera naczynkowa, bo tego już kosmetyki nie cofną, natomiast i tak jest z nią
nią całkiem dobrze, bo przez to, że zwracam uwagę, żeby nie naruszać tej bariery hydrolipidowej, wzmacniać ją cały czas, no to ta skóra lepiej broni się przed wpływem czynników zewnętrznych i dzięki temu widzę, że ta skóra tak szybko się nie czerwieni, nie rumieni pod wpływem bodźców zewnętrznych. Odnośnie glikoli, bo to jest bardzo szeroka grupa związków chemicznych, macie u mnie pełny film na kanale. Więc dzisiaj przy okazji właśnie opowiadania sobie o tych składach Sensum Mare też będę mogła Wam trochę tak w skrócie opowiedzieć to, co ja zwracam na co uwagę i co jest dla mnie właśnie bardzo, bardzo ważne, jaka to jest ta moja metoda, jeżeli chodzi o dobieranie sobie kosmetyków. I jeżeli jesteście nowe u mnie na kanale, to przypominam, że jest tutaj na kanale taka seria jak Gabinet Osobliwości INCI. I tam opowiadam o różnych związkach aktywnych, zarówno o grupach, jak na przykład glikole, które są ok, które w mojej opinii nie są ok, i dlaczego, jakie tam są różnice, albo konkretnie o jakiejś jednej substancji, jak na przykład o aluminium, jak na przykład o glicerynie robiłam film, więc tam będzie można się jakby z jednym danym związkiem też zapoznać, czy jestem na tak, czy nie, jakie są kontrowersje, dlaczego się niektórzy obawiają takich substancji, więc to serdecznie zachęcam, żeby sobie zajrzeć. O substancjach mogących wydzielać akrylamid jeszcze sobie nie mówiłyśmy, natomiast również jest to substancja, która może naruszać barierę hydrolipidową, więc ja osobiście również unikam tych substancji. Ona się na pewno w serii Gabinet Osobliwości INCI pojawi, natomiast wszystko w swoim czasie. I jeszcze tutaj widzę polisorbat, również jest to substancja, która może naruszać barierę hydrolipidową i również, bo ona tutaj może wydzielać dioksan i dioksan właśnie ma takie właściwości. O polisorbacie, jak i innych substancjach oksyetylonowanych, czyli takich, które mogą wydzielać dioksan, także jest film na kanale właśnie w serii Gabinet Osobliwości INCI. Tak więc ja zwracam taką uwagę na składy, że nawet jak jest jedna substancja na samym końcu, dla mnie to jest nie, bo jest mnóstwo kosmetyków, które mają wzorowe składy i nie muszę iść na żadne odstępstwa, więc no dla mnie akurat nie, ale tak jak mówię, każdy inaczej patrzy na kosmetyki. Swoją drogą, przy okazji tego, to jest peeling maska enzymatyczna o działaniu oczyszczającym i wygładzającym, to chciałabym tutaj zwrócić uwagę, co nam tutaj złuszcza. Tak, bo popatrzcie, tutaj są, na przykład jest ekstrakt z papai, ale jest cały ekstrakt. To jest też taka różnica, bo trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli do kosmetyku jest dodana czysta papaina, czyli ten ekstrakt o działaniu złuszczającym, sam czysty, papaina czysta, albo bromelaina z ananasa czysta, to one niestety bardzo szybko ulegają dezaktywacji pod wpływem kontaktu z wodą. Dlatego jeżeli w kosmetyku jest czysta papaina albo czysta bromelaina, to takie peelingi są albo w formie proszkowej, albo tłustej, jak na przykład peeling enzymatyczny z Sylweką. Natomiast jeżeli my tutaj mamy wodę, tutaj, a właśnie mamy też ten ekstrakt, to nie jest czysta papaina, to jest cały ekstrakt i w takim ekstrakcie poza tą papainą są również kwasy owocowe, które mają właściwości złuszczające, więc tutaj nam jakby nie działa ten enzym złuszczający, tylko bardziej właśnie ten kwas. Więc jest to tak, nie nazwałabym tego peelingiem enzymatycznym, tylko bardziej peelingiem kwasowym, jak najbardziej chemicznym, ale nie enzymatycznym. O tym podziale, jak to jest z tym, że chemiczne, enzymatyczne, kwasowe, to o tym jest również u mnie pełny film, pełny odcinek o budowie skóry i właśnie taki wstęp do tego, jak działają peelingi. Przejdźmy do kolejnego kosmetyku. Kolejny kosmetyk jest to Algo Pure, delikatny żel do mycia twarzy z kompleksem alg morskich i wodą z lodowca norweskiego. I tutaj, jeżeli chodzi o skład, wszystko jest w porządeczku, nie mam się czego doczepić, wszystko tutaj akceptuję, jest w porządku. Następny kosmetyk jest to Algo Rich, zaawansowane serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe, cera sucha i bardzo sucha. I tutaj sprawdźmy... glukonolakton. Ja osobiście unikam kwasów do stosowania na własną rękę. Obawiam się, że może mi to skórę właśnie zbyt mocno podrażnić. Zbyt często stosowane może nadmiernie złuszczać na skórę. Również w tym filmie o złuszczaniu naskórka, o budowie naskórka opowiadałam Wam, dlaczego kwasy działają tak silnie, jak one dokładnie działają, dlaczego się różnią od tych peelingów enzymatycznych, więc tam mówię o tym więcej.
Ja osobiście, jeżeli chodzi o kwasy, jestem bardzo ostrożna i jednak nie używam kosmetyków z kwasami, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, skóra na ciele jest grubsza. Jeżeli chodzi o skórę głowy, jest chroniona przez włosy. Ale twarz dla mnie nie potrzebuje tego. I silikon. Silikonów unikam z tego względu, że nie są to substancje biodegradowalne, więc nie powinny być obecne w kosmetykach naturalnych. Można się bez nich obejść, można je zastąpić, więc jeżeli ktoś tworzy takie kosmetyki, które mają być rzeczywiście naturalne, fajnie jakby jednak tego unikał, bo nie jest to coś, co jest niezastąpione w kosmetykach. Również o silikonach macie pełny film u mnie na kanale. Zaawansowany krem rewitalizujący i przeciwzmarszczkowy o bogatej konsystencji. I również tutaj jest prawdopodobnie ten glukonolakton jest dodany celem konserwacji. Niemniej jednak ja nie wiem, czy ta ilość, która tutaj jest, nawet teoretycznie, jeżeli ona jest niewielka, czy ona jednak nie będzie złuszczać, no po samym składzie ja tego nie wiem. Wydają się być ciekawe te kosmetyki, jeżeli chodzi o dobór składników aktywnych, jak sobie tak przeglądam, więc nie dziwię się, że są osoby, u których sprawdzają się te kosmetyki. Niemniej jednak ja tam nie szaleję. Następny kosmetyk. Zaawansowane serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe Ceratusta i mieszana Algolight. I również polisorbat, również glukonolakton. Jeżeli chodzi o fenoksyetanol, ja go dopuszczam do stosowania w swoich kosmetykach ze względu na to, że kosmetyki nie przenikają do krwiobiegu, nie mogą wykazywać działania potencjalnie szkodliwego na cały organizm, nie mogą mieć po prostu takich właściwości absolutnie. Cały film zresztą o fenoksyetanolu również macie u mnie na kanale. Podoba mi się ten podział, że są niektóre kosmetyki light, inne rich, lekkie, bogate, zwłaszcza te bogate, gdzieś ta nazwa mnie zachęca, no ale dla mnie marketing może być cudowny, idealny, wspaniały, wszystko dobrane, ale skład mi wszystko weryfikuje. Jeżeli skład jest na nie, to od razu ja tracę zainteresowanie takim kosmetykiem. Co teraz mamy? Krem rewitalizujący i przeciwzmarszczkowy o lekkiej konsystencji Algolight. Sprawdzałam, czy jeszcze mamy czas na nagrywanie. Tylko taki rzut okiem. No i znowu konserwacja glukonolaktonem. No i poza tym byłoby ok, no ale dla mnie nie. Algo Eye. Bogaty krem pod oczy o działaniu przeciwzmarszczkowym. Jest kofeina, więc prawdopodobnie będzie również zmniejszał obrzęki, zasinienia, worki pod oczami. O, i ten ma ładny skład. Jeszcze tak raz przelecę, czy czasem gdzieś coś nie pominęłam. Tak, i tutaj ten skład mi się bardzo podoba, nie mam się do czego doczepić, czyli kolejny kosmetyk, który w mojej opinii ma ładny skład, który mogłabym wypróbować, to Algo Eye, zaawansowany i bogaty krem pod oczy o działaniu przeciwzmarszczkowym. Ciekawa jestem konsystencji, czy jest taka naprawdę bogata, dajcie mi koniecznie znać, jeżeli testowałyście. 130 zł za 15 ml. No kwestia do przemyślenia, czekam na Wasze komentarze, czy próbowałyście, czy warto i ta konsystencja, czy jest rzeczywiście bogata, jak producent obiecuje. Następnie, Algo Tonik, bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym. Już tu widzę polisorbat. Poza tym polisorbatem, który mi się tak rzucił w oczy, bo ma cyferkę. Poza tym nic tutaj nie ma takiego, do czego bym się mogła przyczepić, więc kwestia, jak Wy patrzycie na składy, czy tam jedna substancja może jest dla Was taką, którą możecie pominąć, że jak jest tylko jedna jakaś tam potencjalnie szkodliwa. Algo tonik, bogaty tonik o działaniu odżywczym i nawilżającym. To jest to samo? Algo tonik, bogaty tonik o działaniu odżywczym i nawilżającym. Bogaty tonik
do twarzy, odziałanie odżywczym i nawilżającym. To chyba otwarłam niechcący dwa razy to samo. Tak. Następnie Algomask, hydrostabilizująco-regeneracyjna maska nocna. Lubię maski na noc. O, glikol pentylenowy, o którym już mówiłyśmy sobie. No i jeszcze glikol propylenowy. Glikol propylenowy jeszcze silniej działa naruszająco na barierę hydrolipidową niż pentylenowy glikol. On ma jeszcze mniejszą cząsteczkę, więc jeszcze agresywniej działa na skórę. I ostatni kosmetyk, który my tutaj mamy, to jest Algo Pure, delikatna emulsja do demakijażu. I widzę jakiś wielorazowy pakiet, jakiś taki komplecik, ale zwróćmy uwagę na te emulsje, tak, na emulsję, na jej skład. Chyba w porządku, jeszcze raz sprawdzę, żeby się gdzieś nie potknąć. Bardzo, bardzo ładny również mi odpowiada. Więc teraz już wiecie, co sądzę o firmie Sensum Mare. Część kosmetyków jest naprawdę bardzo przyjemna i sama chętnie bym wypróbowała, inne no akurat nie dla mnie, ale nie dziwię się, że mogą się u kogoś spisywać, bo są bardzo bogate, jeżeli chodzi o składy. Jestem ciekawa, czy Wy miałyście coś z Sensum Mare, jak Wy zapatrujecie się na tą firmę. Tymczasem ja życzę producentowi Sensum Mare, żeby wciąż się rozwijał, bo widzę, że jest to firma młoda, która wciąż jest w fazie takiego właśnie rozwoju, więc trzymam mocno kciuki za dalszy rozwój firmy. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!